Młodzieżowa Loża Radiowa. W Młodzieżowej Loży Radiowej witam pierwszych gości. Z nami są Grzegorz Kurkowski, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że wszyscy są wyspani i zrelaksowani. O tak, Tobiasz Gajda, Młodzi Demokraci, witam serdecznie również. Dzień dobry, witam Państwa. Z nami jest również Amadeusz Hoffman z Lewicy, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj 3 tematy do omówienia, mam nadzieję, że zdążymy. Zacznijmy proszę od koalicji 276. Tutaj była konwencja Platformy Obywatelskiej, w ubiegłym tygodniu miała ona miejsce, ale szkoda tego tematu nie poruszyć. Pytanie w takim razie do Tobiasza Gajdy z Młodych Demokratów. Co Platforma Obywatelska chciała pokazać tą konwencją? Panie Tobiasz. Na pewno był to impuls dla zainteresowania się opinii publicznej działaniami Platformy Obywatelskiej, bo nie tylko postulat utworzenia koalicji 276 na podstawie prawidłowo zdiagnozowanych potrzeb opozycji do przejęcia władzy w Polsce po wygranych wyborach parlamentarnych. Chodziło o to, żeby dookreślić liczbę posłów potrzebnych do tego, aby obalać weta prezydenckie, ewentualnych ustaw. No i też taki sygnał zapraszający inne ugrupowania do współtworzenia tego pomysłu, tej niezbędnej liczby 276 posłów do obalania weta i forsowania swoich propozycji programowych wspólnych, ponieważ została dookreślona oś programowa wspólna ważnych postulatów dla całej opozycji, takich jak praworządność, kwestia wolnych mediów, praw kobiet. I to wszystko zostało tam dookreślone jako taki minimum, które powinno być w przyszłej kadencji Sejmu zagwarantowane Polkom i Polakom. Również był to taki wstęp do zaprezentowania przez Platformę Obywatelską swojego programu. Taka podstawa programowa, tak? Nowa podstawa programowa będzie na wiosnę zaprezentowana. Amadeusz Hoffman z Lewicy. Panie Amadeuszu, no czuje się pan zaproszony do tej koalicji? No i co z tą podstawą programową? Ja bardzo sceptycznie podchodzę do takiej koalicji, bo przede wszystkim dla mnie wydaje się to dosyć niemerytoryczne. Niemerytoryczna wydaje mi się narracja tylko i wyłącznie anty-PiS. Jakieś tam wizje zjednoczonej opozycji przeciwko PiS-owi. No piękne marzenia, piękne plany, ale dosyć mało realne. Lewica od Platformy Obywatelskiej różni się naprawdę pod wieloma względami i gospodarczymi, i światopoglądowymi. Chociaż bardzo mnie cieszy, że w między innymi w tych postulatach, które były prezentowane przez Rafała Trzaskowskiego, został wymieniony rozdział Państwo od Kościoła i usunięcie budżetu kościelnego, budżetu, z którego rok w rok miliony, miliardy idą na Kościół. Także to jest chyba pierwszy krok Platformy ku takiej światopoglądowej lewicy faktycznie, co bardzo cieszy oczywiście, ale no wciąż jest jednak wiele różnic i wydaje mi się, że przede wszystkim przed podjęciem takiej konwencji powinno się wysyłać zaproszenie, a nie po, bo to jest trochę tak, jakby ktoś próbował zawrzeć z kimś związek małżeński, ale ta druga osoba by nie wiedziała o tym, że jest w związku małżeńskim. No. Ja tak to odczuwam i tak to widzę. Za chwilę Tobiasz Gajda odpowie, ale teraz Grzegorz Kurkowski z Forum Młodych PiS. Panie Grzegorzu, jak pan patrzy na tę mobilizację, jeśli chodzi o opozycję po tej stronie opozycyjnej? No, konwencja 276 miała być platformą współpracy czy porozumienia dla opozycyjnych ugrupowań. Okazała się, czy stała się od samego początku platformą właśnie nieporozumienia i różnych waśni. No, Platforma swoje, Hołownia swoje, Lewica swoje. Takie próby budowania porozumienia, no tak samo, tak jak to robi Platforma cały czas, czyli że w negatywnym stosunku do Prawa i Sprawiedliwości i narzucanie innym ugrupowaniu, no bo to narzucanie jest oczywiste. No, Platforma Obywatelska chciałaby się tutaj wybić na lidera opozycji, za którego społeczeństwo Platformy w ogóle nie uważa, no bo to też pokazują te opinie i badania publiczne, kto jest tym liderem opozycji.
No natomiast to, co mówił Amadeusz, to się muszę zgodzić, to było całkiem ciekawe nawiązanie dotyczące do tego małżeństwa, kiedy ktoś nie wie, że jest w tym związku małżeńskim, to mi to przypomina takie właśnie jakieś azjatyckie metody porywania sobie małżonki czy coś takiego. No Platforma Obywatelska jest po prostu niepoważna, butna. No już nawet nie będę się odnosił do tego śmiesznego pomysłu tej właśnie samej tego całego 276, czyli tej ilości posłów, czy zmuszenia innych organizacji, czy tam partii opozycyjnych do tej współpracy. Ale chciałbym się odnieść do propozycji takich, powiedzmy, pseudoprogramowych, które zaproponowała ta Platforma Obywatelska. To zwróćmy uwagę, no to są samoodgrzewane kotlety z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Nie mają żadnego pomysłu, więc wracają do swoich propozycji, niezrealizowanych obietnic wyborczych z okresu, kiedy rządzili. No Platforma Obywatelska, to czego my się możemy po niej spodziewać? No to już wszystko było. Co oni mogą nam nowego zaproponować? No to teraz, zaproponują nam to, co było. No, no, samo to, co mówił, przepraszam bardzo, jeszcze tylko powiem, Amadeusz, rozdział Kościoła Państwa i likwidacja Funduszu Kościelnego, to jest propozycja Donalda Tuska z okresu chyba 2008, kiedy próbował dojść do władzy. No to powiem, że jestem za tym, ale nie ma co tutaj uwierzyć. Odgrzewane kotlety, azjatyckie małżeństwo, no jest trochę zarzutów. Tobiasz Gajda, co odpowie z Młodych Demokratów? Nawiązując do tej kwestii małżeństwa, to myślę, że najlepszym porównaniem będzie porównanie formuły tej konferencji do oświadczeń, a nie do małżeństwa, czyli takie tutaj zdefiniowanie tej oświadczenia woli tej strony Platformy Obywatelskiej. Ale my nawet w związku nie byliśmy, co to za oświadczyny. Wyciągnięcie ręki do koalicjantów, o rozmowy, o różne ustalenia, które byłyby początkiem wspólnej drogi ku realizacji tych postulatów, które łączą, a niektóre dzielą. A nawiązując do tego zarzutu, że to Platforma Obywatelska jest miejscem nieporozumień i platformą nieporozumień, tutaj no, proszę się popatrzeć na swoje podwórko, panie Grzegorzu. W Zjednoczonej Prawicy trwają ostre spory w nieporozumienie. Pan tutaj Bielan ostro siłuje się z panem Gowinem. Nie ma również jednakowego stanowiska co do kwestii wolnych mediów i do podatku od reklam. Także tutaj proszę się patrzeć na swoje podwórko, a nie do sąsiada. No to jak już zaczęliśmy ten temat dotyczący podatku od mediów, to zostańmy przy tym. Zaczęłabym od Amadeusza Hoffmana z Lewicy. Lewica generalnie jest za opodatkowaniem tych gigantów międzynarodowych, tak? Ale wątpliwości też macie co do tego projektu konkretnego. Tak, giganty międzynarodowe. Lewica złożyła ustawę w listopadzie o opodatkowaniu tylko i wyłącznie grubych ryb, które w skali globalnej mają przychody wyższe niż 750 milionów euro. I wydaje mi się, że to całkiem sprawiedliwe opodatkowanie. Wtedy opodatkowany by został od 7% przychodów największe korporacje, które trochę też na nas żerują, bo uzależniają od siebie, bo zbierają nasze dane, handlują nimi. Facebook, Amazon, tam nawet chyba Uber się pojawił w tych korporacjach, które by załapały się na ten podatek. No i PiS nawet tej projektowi ustawy nie nadał druku w Sejmie. Więc myślę, że jeśli PiS chciałby racjonalnie opodatkować prawdziwe giganty cyfrowe, to zrobiłby to z porozumieniem z Lewicy. Bo ja zawsze powtarzam i Lewica zawsze powtarza, jesteśmy partią merytoryczną, która jest otwarta na rozmowy ze wszystkimi partiami, ponieważ z każdą partią znajdziemy jakiś wspólny język, znajdziemy jakąś wspólną przestrzeń do rozmowy, jeszcze też nawiązując do tej koalicji 276, że faktycznie no, postulaty takie jak rozdział państwo od kościoła zgadzamy się z Platformą, ale na przykład z Platformą się nie zgadzamy w kwestii likwidacji mediów publicznych. Tak samo jest z PiS-em. Z jednym się zgadzamy, z drugim się nie zgodzimy. Kluczem do rozwiązania sytuacji jest sposób, w jaki będziemy wprowadzać te zmiany i sposób, w jaki będziemy to wszystko egzekwować. Ten podatek od reklam w zasadzie
nie jest w żaden sposób, tam chyba jeszcze nie padły nawet jakieś oficjalne propozycje i oficjalne jakieś rozwiązanie ze strony rządu, ale z tego co politycy proponowali, to no, wydaje mi się, że większe będą konsekwencje negatywne tych podatków, ponieważ nowy podatek zmusi media do podwyższania cen reklam, przez co popyt na nie może się jeszcze bardziej skurczyć. Panie Amadeuszu, czyli generalnie lewica nie mówi nie, bo nie, ale porozmawiajmy, przedyskutujmy, jeśli chodzi o szczegóły, tak? Tak, generalnie opodatkowanie takich gigantów cyfrowych jak najbardziej, ale nie w taki sposób, żeby jeszcze jakieś lokalne media na tym cierpiały, czy żeby w jakiś sposób odbierać wolność słowa w mediach prywatnych, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? No to teraz Tobiasz Gajda z Młodych Demokratów. No tutaj muszę niestety pouczyć kolegę z lewicy co do jego merytoryczności lewicy, gdyż projekt ustawy już jest złożony 1 lutego i tam mamy konkretne przepisy i rozwiązania właśnie, które zaniepokoiły media, więc to wywołało tą falę sprzeciwu. Ja chciałbym może zacząć tak nietypowo, bo od moich odczuć z tego strajku, który obserwowaliśmy w środę, jadąc do pracy, cisza w eterze, przełączając kolejne stacje, jeden komunikat, który wywoływało ciarki na skórze, w telewizji, później po powrocie tak samo, czarne ekrany na moich ulubionych kanałach. Myślę, że wiele osób miało podobne odczucia. Tak eksperymentalnie posłuchałem, co tam ma do zaoferowania telewizja publiczna, a na przykład w lokalnej debata dwóch członków Solidarnej Polski, która nie ma o śniegu, co prawda, aczkolwiek która nie ma nic wspólnego z pluralizmem. To jest jeden wybór, to jest jedna tuba propagandowa. Absolutnie nie można się na to zgodzić, nie można się zgodzić na żadną formę tego opodatkowania już i tak przyciśniętych do muru tych medialnych gigantów. Polsat płaci 970 milionów złotych rocznie podatków jako grupa kapitałowa. To są ogromne pieniądze, ale te mniejsze, lokalne rozgłośnie komercyjne również będą zmuszone do płacenia tego podatku zgodnie z projektem ustawy. Nie możemy się absolutnie na to zgodzić. Zbieramy jako Platforma Obywatelska również podpisy pod projektem ustawy o likwidacji TVP Info jako organizacji, medium, które wprowadza opinię publiczną, bądź który po prostu kłamie. I kropeczka. Tutaj jeszcze Grzegorz Kurkowski. Bardzo proszę komentarz do tego tematu, ale jednocześnie poproszę o komentarz do kolejnego, bo też czas nas goni, czyli kwestii zdemontowania niemieckich nazw stacji kolejowych w Chrząstowicach i w Dębskiej Kuźni. Tego domaga się wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Panie Grzegorz. No tak, no to powiedzmy sobie wprost, to jest tylko projekt ustawy, tak jak już powiedział Tobiasz. Projekt ustawy, przy którym do 16 lutego trwają w ogóle jeszcze konsultacje. Śmieszne było to, kiedy po zakończeniu tego strajku rozpoczęła się konferencja prasowa środowisk rządowych, gdzie powiedziano, że no szanowni państwo, to jest projekt, trwają konsultacje i niewykluczone, że będą jakieś zmiany. Oni te media strajkujące od razu ogłosiły swoje wielkie zwycięstwo swojego strajku, co było w ogóle śmieszną sytuacją. No ale to wiesz, skoro nie było czego słuchać w radio, to trzeba było sobie puścić radio Pole. To jest bardzo, mi się wydaje, fajna, pozytywna stacja. To jest naszym obowiązkiem, żeby zmusić zagraniczne koncerny do zostawienia podatków w Polsce. No podatki muszą generalnie opłacać wszyscy. Te koncerny medialne, ogromne koncerny medialne generują ogromne zyski. No i muszą z tych zysków normalnie odprowadzić podatek. Wszystkich powinny obowiązywać się same zasady. Jak TVN rocznie ponad 1 700 000 dochodu z tych nośników reklamowych, to są ogromne pieniądze, zupełnie nieadekwatne do podatków, jakie muszą zapłacić. No to mi się wydaje kompletnie logiczne, że pora tą sprawę, tak jak zresztą proponuje Komisja Europejska, tak samo zresztą jak proponuje, jak przepisy są obowiązujące w różnych innych krajach. Zresztą Australia też ma ten problem teraz, że też chce podatkować te wielkie koncerny. No a przypomnę, no nie ma co powtarzać, że te zmiany jakkolwiek dotkną tych małych, lokalnych mediów, bo one nie mają takich obrotów.
Pierwsza grupa obciążona tym podatkiem to byłaby ta, która osiąga ponad 750 milionów euro zysku z reklam na terenie całego świata. Druga to ponad 5 milionów na terenie Polski. No to są ogromne koncerny medialne. I mi się wydaje, że opodatkowanie na poziomie tam 144 milionów rocznie to tyle musiałby zapłacić TVN z dochodów reklamowych przy zysku z 1 700 000. To mi się wydaje, że to na pewno nie wpłynie negatywnie, aż tak negatywnie. Może wdadzą sobie prezesi mniejsze premie. Panie Grzegorzu, to jeszcze bym prosiła te kwestie tablic skomentować, bo czas nas goni po pół minutki dla każdego redaktor, z panów. Kwestie tablic, ja w ogóle uważam, że nie powinniśmy się czymś takim zajmować. To są jakieś... Tablice sobie są, jak są, to są, jak nie ma, to nie ma. No, nie wiem, jeżeli pan... No nie chcę tutaj negować jakichś... postulatów tego pana posła Kowalskiego, ale uważam, że to nie jest temat, o którym powinniśmy dzisiaj dyskutować. Po co mamy to likwidować tablicę tylko po to, żeby potem, jak zmieni się kiedyś władza, nie daj Boże, ale jak się zmieni władza, jeżeli obywatele będą tego chcieli, to te tablice wrócą, to są tylko dodatkowe koszty. Mamy teraz bardzo dużo innych ważnych tematów. Moim zdaniem nie warto teraz... To, żeby było porówno jeszcze, takiemu. Tobiasz Gajda i Amadeusz Hoffman. Króciutko, panowie, bo kolejni goście czekają. Bardzo proszę, po pół minutki. Tak, ja tylko jeszcze słowo sprostowania dla kolegi Grzegorza odnośnie tych małych mediów lokalnych. Też chciałem zauważyć, że część radiostacji na przykład działających w regionie jest częścią dużych grup kapitałowych, które oczywiście te zmiany proponowane w ustawie dotkną, więc tutaj nie można mówić, że nie będzie tego problemu. Jeżeli chodzi o tablicę, ja króciutko. Jestem bardzo podbudowany tą solidarnością młodzieżówek. Zorganizowaliśmy wspólną konferencję pracową pod dworcem i tutaj naprawdę wyraziliśmy się solidarnie również z młodzieżą mniejszości niemieckiej, z tą próbą zagarniania jakichś takich kwestii tych światopoglądowych, przemycania ich do, ingerując w prawa mniejszości i w te nazwy miejscowości przez pana Kowalskiego. Ja tutaj wyraziłem się jasno, jeżeli chodzi o podstawy prawne, które istnieją do funkcjonowania takich tablic. Pan Janusz Kowalski tutaj się ze mną nie zgodził, natomiast ja i wiele innych osób, bo i Rafał Bartek i osoby tutaj z naszego środowiska politycznego również podzielają moje stanowisko odnośnie tego, że podstawy prawne są do funkcjonowania tablic dwujęzycznych i sporu w ogóle nie powinno być. Zakończyliśmy go dekadę temu. I kropka. Walką o tablicę. Dziękuję. I kropka. Dziękuję. Amadeusz Hoffman, jeszcze na koniec trzy zdania. Ja również byłem uczestniczyłem w tej konferencji poparcia dla mniejszości niemieckiej i mnie w zasadzie bardziej zastanawia od tego czepienia się tych tablic, użycie przez wiceministra Kowalskiego w zasadzie straszenie germanizacją, bo ja tak do końca nie wiem, o co chodzi posłowi Kowalskiemu, który straszy tą germanizacją. Komuś się chyba dekady pomyliły, czy wieki, ale wydaje mi się, że na głowie rządu są dużo poważniejsze problemy i to są między innymi problemy imigracji Polaków za granicę. Nawet zauważając, że Niemców w Polsce jest naprawdę bardzo dużo mniej niż Polaków w Niemczech. I to jest problem, którym się powinien rząd zająć, imigracjami Polaków za granicę. Dzisiaj 20 milionów Polaków mieszka poza granicami naszego kraju. Wyemigrowali za czasów Platformy Obywatelskiej. PiS-u też, no, rządzicie 5 lat i co się w ciągu 5 lat nie zmieniło. Ja tylko ciągle słyszę od moich znajomych, starszych czy w moim wieku, że chcą wyjechać, czy że wyjeżdżają. I już tu kropkę stawiamy. Panowie, bardzo dziękuję za tę dyskusję. Trochę nam się przeciągnęło. Kolejni goście, mam nadzieję, że się nie obrażą. Amadeusz Hoffman, Lewica, był z nami. Tobiasz Gajda z Młodych Demokratów i Grzegorz Kurkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. I mamy kolejny zestaw gości. Z nami na łączach jest Mateusz Sałek z Solidarnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Z nami również jest Konrad Miller z mniejszości niemieckiej. Witam. Guten Tag, dzień dobry. I z nami jest również Dawid Rygol z Porozumienia z Młodej Prawicy. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Panowie, zacznijmy proszę od sprawy tablic niemieckojęzycznych na dworcach. Temat pojawił się w ubiegłym tygodniu. No, zelektryzował nieco opinię publiczną. Pytanie od razu do pana Mateusza Sałka z Solidarnej Polski. No, Janusz Kowalski wyszedł z tą inicjatywą. Pan też ją popiera? Tak w ramach ugrupowania pełna zgoda co do tego?
Jak najbardziej jestem za tym, co mój kolega z partii powiedział, że tutaj trzeba wyjaśnić tą nieścisłość związaną z brakiem dokumentacji, brakiem formalnych aspektów związanych z nazwą, nazw miejscowości w języku niemieckim na peronach dworcowych PKP w Dębskiej Kuźni i w Chrząstowicach, ponieważ te nieścisłości trzeba uporządkować i jasno zadeklarować, że w naszym kraju nie ma możliwości na samowolki. Jednak też chciałbym tutaj wspomnieć o symetrii związanej z dysproporcją praw mniejszości polskiej w Niemczech, gdzie de facto mniejszość polska w Niemczech nie ma żadnych prawie praw, a zaś mniejszość niemiecka w Polsce ma takie prawa. Najlepszym tego dowodem jest przedstawiciel mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie. No to Konrad Miller z mniejszości niemieckiej naturalnie. Panie Konradzie, co pan na to? No cóż, tutaj można by dyskutować godzinami, natomiast no ja serdecznie chciałbym jeszcze raz podziękować za udział w konferencji siedmiu młodzieżówek opolskich. Naszą konferencję zorganizowaliśmy w bardzo ekspresowym tempie. Nasz post o akcji w Polsce u siebie, nasz Heimat, zgromadził ponad 20 tysięcy odbiorców. Zainteresował się tą akcją także pełnomocnik rządu RPN do spraw mniejszości. Także to bardzo dziękujemy za takie szerokie zainteresowanie. Państwa redakcja też była u nas na konferencji, także serdecznie dziękujemy. Ja bym chciał się odnieść do tych przepisów. Nie za bardzo wiem, o jakie wątpliwości chodzi. Natomiast no, jeżeli chodzi o to, co też Amadeusz wcześniej powiedział, no to o jakichś zarzutach posła Kowalskiego o germanizację, ja chciałbym tylko przytoczyć wpis Oliwii Berger pod jednym z artykułów. Dlaczego w Austrii mogą być tablice dwujęzyczne węgierskie i chorwackie, w Słowenii włoskiej, węgierskie, na Węgrzech i Rumunii niemieckie, w Czechach i Litwie polskie, na Słowacji węgierskie i niemieckie, w Niemczech duńskie, fryzyjskie i sorbskie, we Francji oksytyńskie, w okcytańskiej i niemieckiej, w Finlandii szwedzkie, w Estonii rosyjskiej, szwedzkie, w Hiszpanii aragońskiej i katalońskie. Proszę Państwa, tablice dwujęzyczne to jest standard naszej cywilizacji, standard europejski i to nie jest tak, że tylko mniejszość niemiecka chce tutaj mieć jakieś tablice dwujęzyczne. Proszę Państwa, to jest standard i teraz zarzucanie jakichś braku formalności no jest troszeczkę dziwne, ponieważ no jakby nazwy miejscowości mogą być, dodatkowe nazwy mogą być używane na obszarze gminy. Jeżeli pan poseł Kowalski czy kolega z Solidarnej Polski uważa, że dworzec kolejowy jest poza obszarem gminy, no to bardzo ciekawe stwierdzenie. Natomiast jeżeli chodzi o mniejszość, jeżeli chodzi o status mniejszości dla Polaków w Niemczech, to naprawdę to nie jest dla nas pytanie, ponieważ my nie jesteśmy przedstawicielem rządu RFN, my jesteśmy ludnością autochtoniczną i to nie jest w ogóle skierowany postulat do nas. Rząd polski powinien kierować takie postulaty do Berlina, ponieważ wyobraźmy sobie taką sytuację, że Polakom na Białorusi się dzieje krzywda, i rząd polski, ponieważ postanawia gnębić, czy represjonować, czy właśnie stosować jakieś złe decyzje wobec mniejszości białoruskiej w Polsce, po to, żeby wymóc decyzje polityczne, po to, żeby mniejszość białoruska zabiegała o Polaków na Białorusi u Łukaszenki. No przecież to jest absurd. Przecież to jest absurd. Ja myślę, że rządzący to wiedzą i po prostu takie inicjatywy są tworzone na użytek wewnętrzny po to, żeby budować podziały i zbijać sobie kapitał polityczny. To za chwilkę pana Mateusza o to podpytam, ale najpierw Dawid Rygol z Młodej Prawicy Porozumienia. Panie Dawidzie, jak pan patrzy na tę sprawę tablic? No tak, jeśli chodzi o sprawę tablic w języku niemieckim, uważam, że w dobie światowej pandemii koronawirusa są tematy istotniejsze niż to, czy tablica na dworcu w Chrząstowicach jest w języku polskim i niemieckim, czy tylko w języku polskim. Oczywiście uważam, że te tablice powinny pozostać w dotychczasowej formie, z racji tego, że na terenie śląsko-opolskiego mamy największe skupisko mniejszości niemieckie. A jeżeli chodzi o działania pana posła Kowalskiego, głęboko wierzę, że nie miał on złych zamiarów. Mm-hmm. No to jeszcze pan Mateusz Sałek z Solidarnej, jak się odniesie? Ja bym się chciał odnieść do słów kolegi z mniejszości niemieckiej odnośnie standardu europejskiego. Ja ten standard europejski pokonuje dziennie na trasie Opole-Ozimek, przejeżdżając przez takie miejscowości jak Kronstał czy Dębia-Hammer.
I jak najbardziej akceptuję to, co jest widoczne na tych tablicach, a tam, gdzie są nieścisłości formalne, warto to wyjaśnić, żeby ta nasza współpraca z mniejszością niemiecką naprocentowała w przyszłości. Panowie, ponieważ czas nas goni, zacznijmy proszę kolejny temat. Kwestia podatku od mediów. Konrad Miller z mniejszości niemieckiej, jak patrzy na wprowadzenie tego podatku? No ja przede wszystkim wspominam słowa Andrzeja Dudy, bodajże pana prezydenta Andrzeja Dudy z ostatniego wywiadu, o tym, że wolność słowa jest, że to w ogóle nie jest spór o wolność słowa, że to jest tak naprawdę spór o pieniądze. No ja się nie mogę z tym zgodzić i jestem troszeczkę zaskoczony naiwnością tego stwierdzenia, ponieważ no jeżeli, okej, może być wolność słowa i każdy będzie mógł mówić, co się chce, natomiast jeżeli nie będzie środków na to, żeby dotrzeć kanałem komunikacyjnym poprzez medium do szerokiego grona odbiorców, no to naprawdę ta wolność słowa będzie nijaka, ponieważ no każdy, jakieś medium, środowisko polityczne czy lokalne problemy będzie można o nich mówić, natomiast nikt o nich nie usłyszy, więc no to jest troszeczkę dziwne stwierdzenie jak dla mnie. No poza tym wyobraźmy sobie, poza tym na Węgrzech został taki wprowadzony podatek i tam bodajże no niestety odbiło się to właśnie najbardziej na lokalnych mediach. A poza tym no umówmy się, jakość mediów, a także no prezentowane programy wymagają profesjonalizmu. Profesjonalizm kosztuje, więc jeżeli się obciąża rynkowe stacje na rzecz TVP, która jest dotowana z budżetu, no to wyobraźmy sobie, że na skutek na przykład, jeżeli to będzie ileś lat realizowane, no to może się okazać, że TVP Info będzie najbardziej atrakcyjną telewizją technologicznie czy programowo dla społeczeństwa. No, nie chcę sobie wyobrazić takiego scenariusza i myślę, że nie trzeba tutaj zbyt dużo komentować, że no nie byłby to świat, w którym ja bym przynajmniej nie chciał w takim świecie żyć. Poza tym no wolne media to jest też interes danego kraju, chociażby afera z tymi karabinkami GROT. Jakby na pewno TVP Info nie zainteresowałoby się, czy nie chciałoby działać wbrew swojemu rządowi, który ją dotuje, więc jakby no w interesie całego społeczeństwa jest to, żeby mieć wolne media. No to teraz jeszcze Dawida Rygola, poproszę panie Konradzie, bo czas nas goni. Dawid Rygol z Młodej Prawicy. No porozumienie koalicjant, ale nie do końca się zgadza z tym projektem. Tak, to prawda, bo jeśli chodzi o opłatę medialną, porozumienie jest rozczarowane tym, że nie zostało zaproszone do jakichkolwiek rozmów odnośnie tej ustawy oraz jest rozczarowane tym, że ta ustawa uderzy w media krajowe, a nie w medialnych gigantów, takich jak Google czy Amazon. Tak jak było to w zamyśle. Oczywiście większość partii jest przeciwna takiej formie podatku, a jeśli mowa tu o ograniczaniu wolności słowa, porozumienie nie popiera żadnej jakiejkolwiek formy ograniczenia wolności słowa, gdyż wolność słowa jest fundamentalną wartością demokracji. Porozumienie sprzeciwia się jakiejkolwiek formie ograniczania wolności słowa. Mm-hmm. A drugi koalicjant, Solidarna Polska, co powie na podatek od mediów? Bo tutaj też takie głosy się przebijały polityków krajowych, że chyba nie do końca było to z wami konsultowane. Mateusz Sałek. Prawdę powiedziawszy, ja przez ostatnie dni z sporym zdziwieniem odbierałem reakcje dotyczące podatku medialnego. Zdaję sobie sprawę, że każda nakładana danina publiczna wzbudza kontrowersje. Jednak chciałbym zauważyć, iż podobny podatek funkcjonuje na Węgrzech, Austrii, Francji, Włoszech, Grecji. No i z tego co wiem, parlament niemiecki przymierza się na nałożenie takiego podatku. Nawet sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma jednoznaczną opinię w tym temacie. Mówią, że podatek medialny jest zgodny z prawem. Ale jednocześnie chciałbym Państwu przełożyć przykład z naszego krajowego podwórka. Pewna grupa medialna w okresie 2012 roku, 2016 zadeklarowała 300 milionów dochodu. Natomiast tej kwoty wpłacono do budżetu państwa 70 tysięcy złotych, więc ta dysproporcja powinna wiele mówić Państwu i dać do myślenia, czy taki podatek jest zasadny. Panie Mateuszu, to pozostanę przy Panu. Jeszcze trzeci temat wprowadzimy. Koalicja 276. To jest to zagrożenie dla koalicji rządzącej? Jak Pan czuje, jak Pan myśli, Mateusz Sałek? Członkowie koalicji 276 zapomnieli w fakcie, że tanga trzeba dwojga władze Platformy, tworząc koalicję, zapomnieli zapytać, czy udziałem w tej koalicji są zainteresowane ugrupowania opozycyjne, bo z tego co wiem, co mówią liderzy PSL-u, SLD, czy Ruch Hołowni, oni się dowiedzieli o tym zaproszeniu z przekazu medialnego.
Więc tutaj już sama inicjatywa utworzenia takiej koalicji jest farsą. Na potwierdzenie moich słów mogę Państwu przytoczyć to, co się działo na początku tego tygodnia, iż zaraz po tej konwencji koalicji 276 padła deklaracja, iż posłowie Platformy Obywatelskiej będą ponownie przechodzić do ruchu Hołowni, więc same informacje docierające z zewnątrz Platformy są mało pozytywne co do tej koalicji. Mm-hmm. Konrad Miller z Mniejszości Niemieckiej. Panie Konradzie, pan z nadzieją patrzy na koalicję 276, czy nie do końca udany projekt? Ja patrzę z nadzieją na każdy opozycyjny projekt, natomiast to jest po prostu takie moje osobiste czucie, że wydaje mi się, że pomysł był dobry. Jakby też wypowiedź pana Borysa Budki, który powiedział, że nie zależy mu, znaczy nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli na przykład pan Hołownia będzie premierem czy prezydentem, to by wzbudziło takie we mnie nadzieje, że może tu faktycznie nie chodzi o gdzieś tam o opozycję czy przysłowiowe stołki, natomiast chodzi o realną zmianę. Natomiast pytanie, na ile to jest do zrealizowania, ponieważ od razu usłyszeliśmy odpowiedź pana Szymona Hołowni, że właśnie już przeszło to do klasyki, że nie frazę, tylko to powiedzenie o małżeństwie niechcianym, więc widać, że tu walka będzie o lidera opozycji. Widzimy też, że szykują się kolejne gdzieś tam przejęcia przez Szymona Hołownię posłów Koalicji Obywatelskiej. Także ja to oglądam z zaciekawieniem i czekam, co będzie dalej, bo zapowiadają się naprawdę ciekawe rozgrywki. Konrad Miller patrzy z zaciekawieniem, a Porozumienie? Dawid Rygol? Więc tak, w mojej opinii projekt Platformy Obywatelskiej jest niczym innym jak aktem desperacji i bezradności. Nie potrafię sobie wyobrazić koalicji jednocześnie złożonej z chadeckiego skrzydła Platformy Obywatelskiej wraz z liberałami z Wiosny i socjalistami z Razem. Poza tym uważam, że stać Platformę na bardziej złożony program, na program, który ma więcej niż jeden postulat brzmiący odsuńmy PiS od władzy. Mam również nadzieję, że ten projekt nie skończy się jak niedawny projekt Platformy, jak nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego. No, akt desperacji, dość mocne określenie. Panowie, dziękuję za tę dyskusję. Dawid Rygol z Młodej Prawicy z Porozumienia był z nami dzisiaj. Dziękuję bardzo. Konrad Miller z Mniejszości Niemieckiej również był z nami. Dziękuję równie bardzo serdecznie. I Mateusz Sałek z Solidarnej Polski. Dziękuję, kłaniamy się.